Cześć, dzień dobry wszystkim. Właśnie do nas przyszła paczka Mystery Box od wydawnictwa Rebel. Co wysłaliśmy do nich, możecie znaleźć w tym momencie. Wrzucę wam fotkę, którą wtedy zrobiliśmy. Napisaliśmy, że potrzebujemy coś ciekawego, coś określonego przez nas? Nie. Powiedzieliśmy, chcemy Mystery Boxa i to jest nasz Mystery Box. Jedyne co zrobiłem, żeby nie szeleścić wam przed kamerą, to rozciąłem sobie paczuchę, nie sprawdzałem co jest w środku, a nawet sobie nie rozciąłem do końca. Jedziemy z takim śmiesznym unboxingiem Mystery Boxa. Duże. Co? Duże. Duże, tak, bardzo duże. Nie wiem co tu jest w środku. Dobra, jedziemy. Przepraszam, jak będzie trzaskać wam po uszach. Dobra, idziemy już żywca. Odpieczętowane. Uwaga, ja nie patrzę, wy patrzycie jako pierwsi. Mam nadzieję, że będziecie widzieć. Więcej papieru. Widać? Widać? Widać, widać. Okej, okay, dobra. O Jezuńciu. Kasia, samo sedno. Już wam mówię, co dostaliśmy. Co samo sedno? Strzeliłaś w to, co dostaniemy. Dobra. Tego stresza mamy chyba milion ton. Pierwsza rzecz, którą dostaliśmy, Arboretum. Nie znam tej gierki. Musimy zobaczyć, co to jest. Bardzo ładne opakowanie. W środku widać, że to jest jakaś karcianka 8+. Także bardzo fajnie. Sprawdzimy potem, co to jest. A drugie, coś wielkie. Oj. Nie mogę zobaczyć, co zgadza. Co wiesz, co zgadza? Muszę mi do świata coś? Oj kurde. Druga rzecz, którą dostaliśmy, 7 cudów świata Babel, to jest, mam nadzieję, ta wcześniejsza wersja. Nie wydali, znaczy, wcześniejsza nie wydali jeszcze. Aha, tak, edycja. Nie ma Babela do tej nowej edycji. Czyli tak naprawdę brakuje nam w tym momencie tylko i wyłącznie armady. Tak. Armady, czyli musimy kupić gdzieś armadę. I w końcu zacząć grać w te 7 cudów świata. Nie w komentarzach oferty z kupna. Słyszycie ją. Skupimy armatę, bo ten, jeżeli macie jeszcze jakiś zestaw kart dodatkowych, który był print and play, bardzo ładnie zrobiony, też bardzo chętnie od was odkupimy. I tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o pierwszy Mystery Box od Rebela. Bardzo dziękujemy za te gry od was. No, obiecujemy, że będziemy grać i tak naprawdę zastanawiamy się, bo został jeszcze listopad i grudzień, czy nie uderzyć w tego drugiego Mystery Boxa. Jak myślicie? Mamy już plan, jak to zrobić nawet. Tak jest, no pamiętajcie, że za niedługo jest Black Friday, Black Week, whatever jak Black to... Black Friday, 27 listopada. No, słyszycie tutaj, 27 listopada jest Black Friday, więc wiemy o tym, że na Rebelu będą, mogą być ciekawe promki. I jest jeszcze taki przeciek, że jeżeli zamówicie sobie zaraz na samym początku promocji, to może przyjść do was paczka jeszcze w listopadzie, więc będzie liczona jako paczka do Mystery Boxa. Z listopada. Z listopada, tak. Czyli jeżeli nam to wyjdzie, to myślę, że MB2 może nam się uda, co? To zależy jak szybka będzie reakcja z wydawnictwa. Tak jest. Dobra. Dziękuję za ten szybciutki odcinek. Mam nadzieję, że akcje takie jak właśnie zrobił Rebel z tymi Mystery Boxami wam się podobają. Jeżeli chcecie, możecie się w komentarzu podzielić, co dostaliście. Wiem, że jest odrębny temat na ten temat. Odrębny temat. Odrębny post na ten temat na planszowej Rebeli, ale jeżeli bardzo chcecie się pochwalić i możecie powiedzieć, kto jeszcze z was dostał Babela. Bardzo fajnie. Tak, podejrzewaliśmy, że to będzie ten Babel, podejrzewaliśmy, że to będzie jeszcze trzy inne gry, no ale
dostaliśmy. Bardzo fajnie. Tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobają takie krótkie wrzutki. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i pamiętajcie, żeby grać w planszówki, nie? Cześć!